Święta coraz bliżej. Tygrysek wesoły, jak co roku szykuje świąteczne ozdoby. Planuje cały domek rozświetlić lampkami. Ze strychu pudła wielkie wyciągnął z bombkami. W ogródku wyhodował choinkę zieloną. Olśniewająca! Myśli z miną zachwyconą. Od roku ubiegłego znacząco urosła. Wygląda jak dumna dama, piękna i wyniosła. Teraz moja urocza zielona królowo, dostaniesz z bombek i lampek suknię kolorową. Powiedział nasz tygrysek i z wielkim zapałem zabrał się do ubierania drzewka światełkami. Wnet, zwabiona gwarem, wiewiórka przybyła. Kręci się na gałęzi, ciekawie zerka co chwila. Chodź, ruda koleżanko, jeśli masz ochotę, pomożesz mi rozwiesić gwiazdki szczerozłote. Niedźwiedź przechodził, spojrzał i zastygł w zachwycie jak skała. Chodź do nas! Woła tygrys. Przyda się ktoś do ozdób dźwigania. W domku znajdziesz pudełka z przepięknymi bombkami. Przynieś je proszę, misiu, by rozwiesić je z nami. Niedźwiedź, znany ze swojej legendarnej siły, złapał 8 pudeł naraz, nie chcąc tracić ani chwili. Było to nader karkołomne zadanie, bo miś zza tych pudeł nic nie widział wcale. Tygrysek krzyknął tylko: uważaj na schodek! Potem było wielkie bum i góra skorup miast bombek. Jęknął tygrys z żałości. Wiewiórka za ogon się skryła. Niedźwiedź zbladł ze złości i zrzedła mu mina. Stali chwilę bez ruchu, mocno załamani. Ciszę przerwał tygrysek. Mam pomysł i to doskonały! Przyniósł z kuchni paczuszki pełne pysznych chrupek. Mrugnął z uśmiechem do misia, by już nie lał łez nad stertą skorupek. Pojęły szybko zwierzaki zamysł ten wspaniały. Udekorują swoją choinkę tygryskowymi chrupkami. Zamigotały wśród świateł chrupki kolorowe o smakach truskawkowych i czekoladowych. Z całego lasu zwierzęta podziwiały choinkę wyjątkową, na której każda bombka była jadalną i zdrową. Bo najważniejsze, by drzewko udekorować z miłością, żeby cieszyło wszystkich i promieniało radością!